bębniarze, którzy mieli wpływ na moje muzyczne życie, to najpierw Tomek Goehs, dzięki któremu wszystko się zaczęło, ponieważ namówił mnie do grania na bębnach. Później Vinnie Paul z Pantery, dzięki któremu zaczęłam pomykać na dwie stopki. Dalej Chris Kontos z Machine Head, który dał mi takie silne uderzenie. I oczywiście Danny Carey z Tula, przez którego zobaczyłam, jak bębny mogą być naprawdę muzycznym instrumentem. Mm-hmm. Nie Lombardo, nie inni zawodnicy metalowi. Jakoś tak. Przeszło bokiem. Dzięki.